Miał tu być z nami dzisiaj ksiądz biskup Józef Zawitkowski, ale jak wiemy, znajduje się w szpitalu, nie mógł przybyć. Zaprosiłem na tę mszę w ostatniej chwili księdza Romualda Szumierza, który też pochodzi z Kańczugi jak ksiądz Lewkowicz. I też w ostatniej chwili odmówił, bo taki upał, a on jest po zawale, więc przeprosił. Pozdrawia wszystkich. Był kiedyś u nas tu wikariuszem. No więc koło ratunkowe, zapasowe, jestem z wami i przewodniczę tej mszy świętej. Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki dokonał bierzmowania dziejów i mówił tak, jak podczas bierzmowania biskup wkłada ręce, tak i ja wkładam ręce na was wszystkich i chcę wam przekazać Ducha Świętego. I mówił dalej, proszę was, nie podcinajcie tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, byście się nigdy nie zniechęcili, nie zwątpili i nie znużyli, byście szukali duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców i matek naszych ją znajdowało. A korzenie nasze są takie. Rok 1939, wrzesień, wybuchła II wojna światowa. Już we wrześniu Niemcy przyjechali do naszego miasta i tutaj robili porządki po swojemu. U samego początku wywieźli poza rzekę San miejscowego ówczesnego proboszcza księdza Władysława Opalińskiego i wszystkich zakonników, reformatów i dominikanów. Innych sześciu księży aresztowali, wywieziono ich najpierw do Rzeszowa. Niedługo później ksiądz Opaliński został administratorem parafii Laszki. Jednak ciągle pozostawał proboszczem naszej parafii. Kilka miesięcy później do Jarosławia, do naszej parafii, przybył ksiądz Wojciech Lewkowicz. Jako zamianowany jako administrator przez biskupa Bardę. Ksiądz Lewkowicz był po studiach rzymskich, gdzie studiował muzykę kościelną. I od 15 maja 1940 roku pełnił, jak pisze z kolei ksiądz Makara, z pożytkiem dla parafii duszpasterską posługę, aż do powrotu księdza Opalińskiego do 29 lipca 1944 roku. Ksiądz Makara pisze o księdzu Lewkowiczu tak. To kapłan czynny, ruchliwy, który nie tylko gładką wymową i ożywionymi nabożeństwami w kościele
porywał za sobą parafian, ale także pod względem organizacyjnym rozwinął szeroką działalność w czasie swego administrowania parafią. Pamiętamy, przybył w maju 40 roku. Już w sierpniu rozpoczął budowę chóru i organów. Sam zaprojektował organy na 35 głosów. Za jego czasów uruchomiono 6, kolejne dopiero później. Organy wykonali bracia Narolscy z Przemyśla, którzy w czasie wojny mieszkali w sąsiedztwie w Rokietnicy. Koszt organów w tamtym czasie wyniósł 350 tysięcy złotych. Ofiary płynęły na ten cel z całego miasta, z całej parafii, bo wtedy była tylko jedna. Ponadto ksiądz Lewkowicz wykonał wiele innych prac, a wśród nich polichromię zachrystii. Są tam wymalowane symboliczne obrazy, które wykonał ksiądz Lutecki w 1943 roku, a koszt tych malowideł 6 tysięcy złotych. 3 lata temu, w pierwszą rocznicę koronacji, był tu u nas ksiądz biskup Józef Zawitkowski, uczeń księdza Lewkowicza. I mówił tak. Ksiądz Lewkowicz należy do wielkich świadków wiary. Wykształcony muzyk na wzorach rzymskich i ratyzbońskich. Profesor w seminariach, kompozytor, dyrygent chórów, budowniczy naszych jarosławskich organów. Niech ukoronowanej królowej rodzin zaśpiewają chóry Magnifikat, tak wzniosłe, prostotą poruszające zastępy aniołów. Wiem, że księdza lewkowiczowe organy zabrzmią dla jarosławskiej pani, a chwała pańska napełni świątynię. Bracia i siostry, wczoraj te lewkowiczowe organy zabrzmiały na nowo na chwałę naszej pani i naszej królowej. I ta świątynia nasza napełnia się chwałą pańską. Bracia i siostry, gdy podejmowaliśmy decyzję o renowacji naszych organów, zgłosiło się 3 firmy, które chciały tego dzieła dokonać. 2 miały koncepcję podobną do siebie, a 3 firma, której przewodniczy pan Jacek Bęś, nasz jarosławianin, miała odrębną koncepcję. Te 2 po prostu były bardzo takie na skróty. Żeby te nasze organy wywieźć na złom, kupić w Niemczech i zamontować, i będą tu służyć. Pan Jacek Bęś zaproponował renowację tych
organów. I tę opcję wybraliśmy. I dzisiaj już wiemy, że wybraliśmy dobrą, najlepszą opcję. Ta opcja jest wypełnieniem słowa papieża. Nie podcinajcie korzeni, z których wyrastamy. Dzięki tej decyzji trwamy w tych korzeniach, bogatych, trudnych i pięknych zarazem. Gdybyśmy te organy wywieźli na złom, ta historia przestałaby mieć dla nas znaczenie. Tymczasem na niej budujemy naszą codzienność, nasze dziś. Więc dziś chcemy razem powiedzieć: Bogu niech będą dzięki za właściwe decyzje, Bogu niech będą dzięki za ludzi, którzy podjęli się tego trudu, by budować na naszej historii. Wśród nas jest krewny księdza Lewkowicza. Jego dziadek był bratem księdza Lewkowicza. To jest ta historia, bracia i siostry, którą warto poznawać, pielęgnować i na niej budować przyszłość. Zatem niech radość wypełnia nasze serca, niech te organy brzmią na chwałę naszej Matki i Królowej i niech ta świątynia wypełnia się chwałą Pańską, bo On, Pan dziejów, jest naszym Zbawicielem i obdarza nas miłością, obdarza nas Duchem Świętym. Niech Duch Święty serca nasze wypełnia i rozlewa Bożą miłość w te serca. Amen.